Ostatnio ktoś z was zadzwonił i mówi, słuchaj, jakie książki mam czytać? Skoro menedżer ma czytać przynajmniej 2 książki w miesiącu, a najlepiej raz w tygodniu książkę skończyć, to skąd czerpać inspirację? Ja myślę, że są tak naprawdę 2 najbardziej popularne źródła. Najbardziej popularne, ale chyba tak naprawdę też jedno z nich jest dość oczywiste od dawien dawna. Mianowicie, no przede wszystkim myślę, że warto się zastanowić, jakie książki czytają nasi znajomi. Czyli jeżeli spojrzymy na to, co jest gdzieś w ogrodzie, przy jakiejś kozetce, gdzie sobie czytamy, czy w naszej biblioteczce naszych znajomych, to prawdopodobnie to będą materiały takie, z których możemy skorzystać, czyli odwiedzając znajomych, spójrzmy, co oni czytają i prawdopodobnie to, co oni czytają, to będzie też dobra opcja dla tego, co my powinniśmy czytać. Natomiast rzecz jasna, nasi znajomi nie wyczerpują całego arsenału tego, co jest do czytania, dlatego myślę, że też warto sięgnąć po nowoczesne, można by tak powiedzieć, źródło rekomendacji, czyli po komputer. W ramach narzędzi komputerowych, w ramach miejsc, gdzie możemy znaleźć coś do czytania, to z jednej strony mamy autorytety jakichś blogerów, autorów, którzy polecają to, co oni czytają, co warto poczytać, czyli trochę to jakby nasi znajomi, tylko że z dystansu. A z drugiej strony takie portale, jak Lubimy Czytać, czy Amazon, gdzie inni czytelnicy polecają to, co warto by poczytać. Także jeżeli zastanawiasz się, co poczytać, po jaką książkę sięgnąć, no to myślę, że przede wszystkim spójrz na to, co czytają twoi znajomi, a po drugie spójrz na rekomendacje online.